Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, w styczniu było 4 dni praktycznie bezchmurne. Zrobiłem z tego sobie, rozbiłem to na drobne statystyki, całą resztę, bo jestem ciekaw właśnie, jak to u mnie wychodzi, ile trzeba tego magazynu energii dołożyć, ile tych paneli trzeba dołożyć, żeby wyłapać, o może tak powiem, całą tę energię ze słońca i też wykorzystać w miarę sensownie. I teraz w lutym też się trafiło 4 takie dni, bardzo ładne. Także znowu rozbiłem to na części pierwsze, raczej spisałem wszystkie aplikacje, zobaczyłem to, jak to wyjdzie, także mi to fajnie, bardzo fajnie mi się to podoba. Wam pokażę oczywiście, jak to wychodzi, żebyście widzieli mniej więcej co, gdzie, jak i dlaczego i dalej decydowali, czy wam to potrzebne, czy niepotrzebne. I dodatkowo będzie też porównanie, słuchajcie, tych 2-4 dni styczeń, luty, bo dosyć ciekawie to wygląda. Dodatkowo udało mi się wreszcie, że tak powiem, zwymiarować mój magazyn energii, który na razie jest w takim układzie, 30 kWh. I wreszcie zobaczyłem, jaką mam realną pojemność tego magazynu przy pracy oczywiście baterii. Bateria pracuje pomiędzy 51,5 V a 54,4 V. Z tego względu, że ja w układzie oprócz tej jednej, to wtedy bym pracował na większym, że tak powiem, rozjeździe. Mam układ szeregowy 24 i układ szeregowych 12. I testy są właśnie też, czy to się rozjeżdża, czy się nie rozjeżdża. Zobaczcie, stoi to już od listopada. Balanser jak leżał, tak leży. Cykli już troszeczkę jest narobione. Pełne znaczy ładowania do pełna były w tym układzie, co ja wam pokazuję. Rozładowania też były. Te się nie rozjeżdżają już od ponad roku. Te się nie rozjeżdżają już od 3 miesięcy. No, prawie 4 miesięcy. Nie ma problemu żadnego. Trzymam się tylko góry i dołu. I jest super elegancko. Jak widzicie tutaj 13, 12 i 8. Tutaj te 0,2 w tą czy w tą to nie robi żadnej różnicy. Tu akurat jest tam dół. O, może tak powiem. Bo na magazynie jest teraz 51,7. Jeśli byśmy zmierzyli na zaciskach, to będzie 51,4, a falownik, zobaczcie, a falownik widzi 52 V, także cały czas trzeba to mierzyć, słuchajcie, tutaj na zaciskach. Już od razu testy jak wyszły, także brakuje mi jednak tutaj wysokonapięciowego systemu i też będą zmiany, bo tutaj mam 2 metry kabla, 50 mm2. I nawet jak był naładowany magazyn energii na te 54 V, jak 5 kW podałem mu, 100 Amper zaczęło ciągnąć, tyle. Przy 100 Amperach już zaczęło podbierać. No niestety, na kablach tyle się tego wszystkiego poukładało, że spadło do 52 V, a 52 V to ustawione, że jest dół. No i zaczęło podbierać. Ono później całą tą energię wyciągło, ale cały czas podbierało. Dlatego albo 70 zakładać i dalej kombinować i dalej tego będzie brakowało, albo tak jak mówiłem, ja finalnie idę w wysokonapięciowy magazyn energii, żeby po prostu nie było takiej sytuacji. Tam nie ma tego problemu, tam ciśniecie sobie, słuchajcie, 20 kW i on ma to gdzieś 10 mm2, 500-600 V i leci. Dobra, słuchajcie, czyli magazyn energii daje radę, tylko kurde, dalej cienkie kable, bo tu jest te 52 V, niestety. Lecimy z tym. Słuchajcie, może najpierw, albo na koniec. Nie, najpierw. Z czym mamy do czynienia? Ogólnie mamy fotowoltaiki tutaj 3, czyli jeden solar tracker 5 kW działa z magazynem wysokonapięciowym, bateria 10 kWh. Tutaj mamy 3,85 kW i 2,4 kW działa z falownikiem 12 kW niskonapięciowym. Tutaj mamy 30 kWh magazynu energii. Dodatkowo jeszcze w układzie jest tutaj szóstka i dycha, ale to na razie czeka, bo nie ogarniam tematu. I jeszcze tutaj mamy 800 W peak MPP tracker, także idziemy na zewnątrz. Co tam jeszcze? Znaczy fizycznie jak to jest, tutaj widzicie, jest DE12, magazyn energii niskonapięciowy, składa się właśnie z tych elementów. Magazyn wysokonapięciowy składa się z tych elementów, czyli 10 kWh, tu jest 400 V, tylko że to jest dalej LiFePO 4 na przetwornicach, taki troszeczkę oszukany, ale wysokonapięciowy. No i widzicie, z baterii
5 kW wychodzi przez szósteczki, nie? A tutaj może śmiało 10 kW iść na końcóweczkę. Falownik 15 do tego. I co to wszystko zasila? Tak jak mówiłem, 800 W pik pod regulator. Ten panel to tak bardziej jako szczegół. 2,4 kW południowy wschód, kąt 55 stopni. Bifacjale 3,85 kW, 8-letnie panele. Ja już widzę, jak patrzę na uzyski tego, a tego. Widzę, jak ta technologia już jest po prostu w tyle, ale to jest 3,85 kW, to jest poddaje. 5-kilowatowy bifacjalny pod Sofara, wysokonapięciowy. No i ten też leci nam pod niskonapięciowy, pod dyjaczka. Także idziemy zobaczyć, co ja tam na bas grolił. Co z tego wyszło, jak z tego wyszło i dlaczego. Tak wyszło, a nie inaczej. Dlaczego wyszło, bo tak wyszło. Dobra, lecimy z tym lutym, czyli 9, 10, 11, 12 lutego. Ja mam to podzielone tak, że na górze jest DE, na dole jest Sofar i tu wszędzie jest DS, 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 DS. I tak, kto chce, to sobie niech na drobnicę patrzy. Ja patrzę na całość. Czyli tak, produkcja z całości to było 250, tutaj macie podsumowanie właśnie, 235 kWh. Zużycie w domu miałem 254 kWh, czyli już widać fizycznie, że jednak tej fotowoltaiki brakło już na samym starcie, żeby wszystko pokryć. I tak, teraz tak, zużycie mamy 254 kWh, ale na to zużycie zostało to jeszcze rozbite na procenty. Czyli tak, zużycie to jest 100%. I tak, z baterii, tutaj dalej macie ile z jednego, z drugiego magazynu. O, zobaczcie, nawet przez dzień, jak to się jeszcze z poprzedniego dnia ładowało, jeszcze słonko doładowało, to nawet 31 kWh z tego magazynu, 30 kWh potrafiłem wyciągnąć. Zaraz wam powiem ogólnie, ile się udało ogarnąć. I tak, z magazynu energii zostało wyciągnięte 121 kWh, to jest 47% do całego zużycia. Bezpośrednio z fotowoltaiki udało się wyciągnąć 27%, to jest 38 kWh. No na bieżąco nigdy się nie da, nie wiadomo ile. Widzicie, jaka jest różnica, dwukrotność dzięki temu, że tu jest 30-40 kWh w magazynach. Udało się z tych magazynów pociągnąć i z sieci 65,9-66 kWh, czyli udział sieci to jest 26%. Reszta to jest już udział własny, także powiem wam, nawet w miarę fajnie to wygląda. Dodatkowo rozbiłem to jeszcze na jeszcze drobniejsze, czyli tak, średnia temperatura tutaj macie z każdego dnia, średnia temperatura minus 2,6 stopnia, tutaj macie ile zużyła pompa ciepła poprzez poszczególne dni i całościowo pompa ciepła zużyła 114 kWh, co nam daje 45% z tego zużycia mojego całego. Auto elektryczne, miałem trochę jazdy, także tutaj też widzicie pojedyncze dni, 74 kWh poszło w elektryka i tutaj to nam daje no prawie 30%, 29% zużycia całościowego, znaczy zużycia, i reszta, co ogólnie się działa, to jest 66 kWh, czyli 20%. Także tak to wygląda, słuchajcie, przy moich zużyciach. A teraz tak z ciekawości właśnie jeszcze porównanie stycznia, 17, 18, 19, 20 stycznia właśnie do tego lutego. I zobaczcie, w styczniu produkcja była z tej całości, no to jeszcze z tego 0,8 Wp, bo tutaj macie, tutaj nie napisałem, ale ja tutaj to dodałem wtedy, do fotowoltaiki balkonowej nawet, do filmu robiłem, to macie po 2 kWh nawet z tych paneli udało się wyciągnąć. Ale lecimy tutaj do porównania tych dwóch okresów, że tak powiem. I tak, styczeń mamy 184 kWh, w lutym już mamy 235 kWh. Zobaczcie, jest różnica, dosyć spora, tu mamy 45, 50 kWh. No, dosyć spora różnica. Zużycie, zobaczcie, 225, 254, to jest wyższe, większe zużycie. Baterie, tu idziemy,
Kurde, tu mam właśnie na odwrót. Z baterii 40% uzyskałem w styczniu, w lutym 47%, także lepiej z baterii, bo więcej fotowoltaiki. Z PV-ki 29% w styczniu, w lutym 27%. Zależy, co się używało w międzyczasie przez dzień. I z sieci 31% w styczniu, w lutym 26%. Mimo większego zużycia 26%, czyli ta fotowoltaika fajnie tu, słuchajcie, zrobiła robotę. Dalej lecimy. W styczniu średnia temperatura minus 1,4, w lutym minus 2,6. Zużycie pompy 115, zużycie pompy 114. Takie same zużycia pompy ciepła przy niższej temperaturze. Wilgotność była bardzo niska, zrobiło to, słuchajcie, wielką robotę. I słońca, no im więcej słońca, tym kolektory bardziej wspomagają bufor. Także też to się nakłada, zawsze te 4 kWh do tego bufora wpadnie. A to robi robotę, powiem wam, fajną robi robotę, wspomagają te kolektory, bardzo fajnie ten temat. No i to jest, że tak powiem, no bezobsługowe kompletnie. Glikol i tak krąży, pompeczka sobie chodzi, sterownik grzeje CWU, dodatkowo grzeje nam bufor, także bardzo fajnie ten system działa. Jeszcze tam podejdziemy i lecimy. No elektryk tutaj mamy EV 42 kWh w styczniu, w lutym 74. No miałem troszeczkę tej jazdy i dalej jeździ, także czekam na baterię. Pod koniec miesiąca powinna być bateria, nie wiem nawet czy po aneksie się po nią nie pojedzie. I dopiero zużycia mi wzrosną, bo odpadnie w ogóle spalinówka wtedy, pójdę w krzaki kolejna. A moja małżonka na Rzeszów będzie śmigać i to dosyć często, także no dojdzie tych kilometrów i to dosyć sporo. I dalej mamy zużycie domowe, zobaczcie, 67, 66. Także zużycie domowe stoi u mnie w miejscu. Jeśli ja miałbym auto elektrycznego, to nic bym nie zyskał, bo musiałbym na paliwo wydać. Jeśli bym zapalił w piecu, to bym wyszedł na swoje, bez problemu mógłbym sobie funkcjonować. Także patrząc na to wszystko, słuchajcie, już wiem, o właśnie, już wiem to, że mając 30 kWh ten niskonapięciowy magazyn energii, udało mi się do niego wsadzić, bo tak fajnie właśnie jeden dzień to złapało. Plus minus, tutaj liczmy tą kWh, 25 kWh policzone i wyciągnąłem też 25 kWh, ale to jest liczone z aplikacji Deja Solarmana. I no, przyjdzie czas, wreszcie się tego czepię i zrobię. I właśnie teścik na tym małym daju, na tej baterii. I wszystko przez licznik, właśnie przez Zamela, przez Suple liczone. I wreszcie się dowiem, co ta aplikacja liczy. Bo mi się wydaje, że ona bezpośrednio właśnie liczy, co weszło w baterię z baterii. A tych straca i reszty to nigdzie nie jest liczone. Co generuje falownik. No, jak ja tu szedłem prawie na 6 kW obciążenia, no to widziałem, że lekko 200 W, no. Ciągnął na siebie, no i grzał się niemiłosiernie, wentylatory się wszystko powłączało, dlatego no jeszcze nie mam czasu, trzeba czapkę założyć, żeby mu wspomóc to chłodzenie, żeby szybciej po prostu zacząć go chłodzić, to on później też tak w dupę nie dostaje. Czyli jak dla mnie, jak dojdzie jeszcze te 4 kW, które tam myślę właśnie na ścianę założyć, to już będzie tej energii tak mniej więcej na styk. No i w tym momencie, mając te 40 kWh, ale rozbite na dwa magazyny, użytkowe z tego jest 35 jakieś, jak teraz z tego co ja widzę pracuje, to by mi pasowało, żeby to tak w miarę chodziło, te 60, ale użytkowe. Ja cały czas celuję w magazyn 100 kWh i wtedy można ustawić 80 użytkowe i powiem wam, to by było w sam raz. Bo już teraz przy takich momentach, jak teraz fajnie to sobie chodzi. A jak dojdzie jeszcze troszeczkę więcej tego słońca, dojdzie jeszcze właśnie tych paneli, to bez problemu to naładuje. Bo przez dzień jak świeci słońce, to przez dzień mi się pompa ciepła wyłącza, przez to, że kolektory mi doładowują bufor. I to przez kilka godzin na samych kolektorach chodzi, zanim te temperatury znowu spadną i zanim dojdzie, temperatura w buforze spadnie do tych 34 stopni, żeby z powrotem odpaliła się pompa ciepła. A dodatkowo patrząc, no jednak jakby nie było, średnia temperatura minus 6, średnia temperatura minus 3,1, minus 5, tu było w nocy, było chyba minus 10, przez dzień się minus 3 trzymało, czy jakoś tak. Także no i taki wiatr powiewał,
To mi fajnie wszystko pokazuje i dla mnie to jest bardzo fajny temat. No i dodatkowo właśnie dla tych, co dotrwali do końca i nie wiedzą, o co chodzi z tym buforem, to tu jest to i taki Noel 900 litrowy, który sobie pracuje. O, w domu mi się ogrzewanie wyłączyło. Nawet dzisiaj jest 3 stopnie chyba na zewnątrz. Wyłączyło się, ciepło się zrobiło i no nie ładuje. Mimo tego, że nie ma słońca. Pompa ciepła lata sobie z buforem, bufor lata sobie z centralnym ogrzewaniem. Kolektory ładuję, zbiornik 300 litrowy. To, co wężownica nie przejmie, idzie tutaj na te dwie wężownice i tutaj mi to wszystko wyłapuje. I w takie słoneczne dni te 300 litrów podnoszę o około 10 stopni, z tego 43 na 53 stopnie. I tutaj podnoszę, jeśli zatrzyma się oczywiście pompa ciepła, z tych 37 do 41, 42 stopni. Także bez problemu, tak jak mówiłem, te 4 kWh tutaj, około chyba 10, dobrze mówię, czy nie 10, nie, żebym wam głupot nie nagadał, ale dobra, mniejsza z tym. Wspomaga, robi robotę, CWU wtedy nie pracuje zupełnie, wystarcza bez żadnego problemu. Także słuchajcie, tak to wygląda, moje obrazki, moje malowanki i cała ta reszta. No i z tego miejsca też, już mi ręka zaraz odpadnie z tego smartfona. Z tego miejsca też pragnę was zaprosić, bo to już wtorek, środa, targi Enex. Na Enexa można będzie bajera przyciąć. Kto będzie chciał ze mną pogadać, to pogada, jak nie, to pójdzie bokiem już. Się z żyłką nie będzie naciągał. Także zapraszam serdecznie na Enexa. I co? I lecimy, słuchajcie, z tematem dalej. Tak to wszystko wygląda. Jadę dalej, rozbudowa. Także no, net metering na razie jest ok. Przejdzie net billing, to będziemy kombinować dalej. Tak jak mówiłem, ja tutaj nie będę się upierał przy pompach ciepła i innych rzeczach. Podpinam już w tym sezonie, nawet już robię bezpośrednie wpięcie pieca w bufor, bo na razie tak mam go z boku, żeby później tylko już wymienić. No właśnie, pasuje mi coś poszukać, jakiegoś pieca zgazowującego drewno. Akurat mnie najbardziej interesuje, bo ja mam własny las, który teraz sobie rośnie. Przez 15 lat będzie sobie rósł, bo jest net metering, a w net billingu też sobie będzie rósł, bo ile się uda, to właśnie na swoim, na fotowoltaice, tak jak mówiłem już chyba w poprzednich materiałach, kończy się net metering, wchodzę w net billing, wymieniam na solar trackerze tym 380 kW, już te 15-letnie panele wtedy na bifacjale, bo już widzę, jaka jest różnica pomiędzy produkcją, między tą instalacją 2-4 kW, co tam są roczne, półtoraroczne panele, a pomiędzy tymi 8 letnimi panelami, ja widzę różnicę po prostu w tej technologii. No i jest te nawet ponad 20% różnicy. To robi robotę, a jeśli mi trzeba będzie tego prądu, wtedy energii więcej w tym okresie przejściowym, to oczywiście zrobi. No niestety, nie udaje się jak na razie ogarnąć tego wszystkiego na samych panelach, bo nie przeskoczy ci tego okresu. Te 3 miesiące trzeba jakoś przeżyć, później już pomału to idzie. Z drugiej strony widzicie, ile tu jest tego złomu. Każdy sobie musi policzyć, w którą stronę idzie. Ja na razie, jak mam okazję, to testuję. Wam to pokazuję, żebyście wy nie musieli na darmo tych pieniędzy wydawać i później pluć sobie brodę, na co mi to było. Ja bym sobie za to rachunków napłacił albo inne rzeczy. Ja tu jestem od tego, żeby stracić, zyskać, pokombinować, przerobić, pokazać, o, pomalować takie właśnie rameczki, a te rameczki pokazują dokładnie, gdzie jesteśmy i jak to wygląda. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności dla tych, co będą na Enexie. Widzimy się na Enexie i lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się ciepło. Cześć!